Dobra, mogę sobie tutaj selectem zobaczyć. Trochę misji opcjonalnych mamy zaliczonych. Tam już dwie widziałem. Tu jest trzecia, czwarta, piąta. I co dalej? Coś dalej mamy? Na razie mamy chyba 5 na 50. No to całkiem spoko. Więc co teraz ciekawego mają w sobie tytany, pewnie się zapytacie, bo tytany również dostały malutki upgrade. Delicious. That snack will restore energy to the titan. Przede wszystkim mogą teraz skakać. Coś, co nie było możliwe w Of The Titans, tylko było to w Of The Titans na Game Boy Advance i w sumie chyba na Nintendo DS, o ile dobrze pamiętam. Ta, niedawno grałem i już nie pamiętam. No, ja to jestem dobry aparat, nie powiem, że nie. Ale ta, mamy możliwość teraz skakania oraz Raticles dostał nowy atak. Jak zresztą zobaczyliście, mógł kichnąć, co powodowało, że utworzył dzięki temu lodowe platformy. Żeby wykonać ten, to kichniecie, to R1 i kwadrat musicie wcisnąć. Najpierw R1, a potem kwadrat. Pamiętajcie o tym. Będziemy musieli, kurde, trochę też po to upgrade'ować Raticle i każdego innego tytana, ale to tam swoją drogą, to się może tam udać. Dobra, jesteśmy teraz dalej. Oj, swoją drogą Raticle też coś takiego może robić. Raticle, czemu ja zawsze to S dodaję? Tutaj na dół nie idziemy, ponieważ tam są mojosy, które w zasadzie nawet nie zwiększają nam nic razy 5 ani nic, więc tia. Tutaj sobie pójdziemy, ponieważ tutaj jest sporo mojosów. Te się bardziej opyla zbierać, dlatego że one chociaż dają ci możliwość razy ileś tam do zebrania. A kto wie, może się nawet w tej sesji uda ładnie zupgrade'ować Raticle. Już mamy nawet, kurde, go ładnie subgrade'owanego. No, jak chcecie wysiąść oczywiście z tytana, to klikacie R2. I potem możecie go z powrotem osiąść, klikając również R2. Taka ciekawostka. I ta, tytany też mogą się wspinać. Coś, co możecie teraz dostrzec. Bardzo fajna mechanika, bardzo fajnie to zrobili. Congratulations, you've earned your first upgrade. Both you and the creatures you jack can be upgraded. The mojo you collect will count towards upgrading the mutant you are jacked on at the time. If you're not jacked, then it counts towards upgrading your own abilities. No. Więc teraz udało nam się subgrade'ować Raticle. Dzięki czemu jego kichnięcie będzie troszeczkę lepsze. Takie troszeczkę, troszulika. Dalej, tam nic nie ma już. Trudno się mówi. O, i swoją drogą cebulę żeśmy zebrali. Hehe, cebula. Nie, to nie jest czerwona cebula, to jest... To nie jest fioletowa cebula, to jest czerwona cebula. Tak, wiem, że kolor fioletowy, ale wiecie, jak to się mówi na cebulę tą pikantną. Zamiast fioletowa, to się mówi czerwona cebula. Nie wiem w ogóle czemu, bo... Trochę mnie to zastanawia, czyżby ludzie byli daltonistami, że nie rozróżniali czerwonego od fioletowego? The fuck? Aj, telefony, jeszcze raz telefony, moi drodzy, ale gramy dalej. Powiem wam szczerze, że lubię nawet ten soundtrack, który w tle leci. W sensie, trochę on nie pasuje, bądźmy sobie szczerzy, bo wolałbym, żeby troszeczkę był soundtrack bardziej pełen akcji. Ale ten też nie jest zły, taki fajny, spokojny. Coś tutaj było? Albo mi się wydawało? Nie, no coś na czerwono się tam zaświeciło. Czy wy też to widzieliście, czy ja po prostu już daltonistą jestem?
Dobra, tutaj widzę, że mamy znowu, kurde, konfrontację z naszymi minionkami. Oni sobie naprawdę nie są w stanie odpuścić. Muszą atakować. Dobra, platforma jest nieczynna, więc teraz musimy zrobić najważniejsze zadanie, jakie jest możliwe. Musimy opaść w dół, tak jak widzicie teraz na załączonym obrazku. Następnie idziemy na prawo, ponieważ tutaj mamy strumień wody, taki mini gejzer. You can use your sneeze attack to easily freeze blasts of water. I atakujemy. Sorki za psa, jeżeli go słyszeliście, ale czasami odbija mu palma i jak coś usłyszy, to zaczyna szczekać, nie wiedzieć czemu. Dobrze zatem, odblokując ten przycisk, a raczej odblokowywując ten przycisk, odblokowaliśmy teraz platformę, która zabierze nas do drugiego przycisku, który odblokuje nam tę bramę, która jest zablokowana. Więc wracamy. Wracamy i teraz idziemy na lewo. Lewo. I zaraz pociśniemy, towarzystwo. Plan jest taki, żeby w 2 godzinki zmieścić się do tej 10 misji. Czy mi się uda, to zobaczymy. Misji jest 23, więc wszystko się okaże. Okej, jesteśmy w kolejnej sekcji. Tutaj widzę już kolejni przeciwnicy na nas czyhają. You can freeze flowing water blast and jump on them with your Titan. My się nie damy, moi drodzy, my się nie damy. Tam jest w ogóle złoty owoc Wumpa, który w Of the Titans dał nam życie. Wiecie, tam kolejne żyćko, nie tylko pasek zdrowia. Ale w tej gierce dostaniemy upgrade, że tak powiem. Kolejny do Crasha. Ale zanim my tam pójdziemy, to jeszcze musimy kichnąć tutaj, żeby zamrozić tą wodę. Bo coś tutaj ciekawego jest. Skąd to wiem, bo ja wczoraj tutaj doszedłem. Jak se ćwiczyłem. A mianowicie właśnie złoty modos tutaj był, który nam powiększy troszeczkę pasek naszego reticle, co sprawi, że nasz reticle będzie zupgrade'owany. I teraz mamy kolejną sekcję wspinania się. O Jezu, kombo razy 22, no tego to jeszcze nie było, nie? Ja pierdzielę. Trochę spore kombo, co nie? I w beznadziejny sposób straciłem to kombo. O, multitasking, kolejna misja poboczna zrobiona. I swoją drogą kolejna śmierć beznadziejna. Czasem się tak zdarza. Po czym rozpoznać, że to są dwa różne reticle? Po tym, że jak zmienimy sobie R2, to zobaczymy sobie pasek zdrowia, ten fioletowy. A ten fioletowy to oznacza życie, swoją drogą. Ale myślę, że wy się domyśliliście. Przepraszam? You just unlocked a health upgrade. Now watch that health bar grow. A little bit anyway. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Fioletowy oznacza energię, a nie zdrowie. Freeze water blast. You can use a heavy attack to break through them. No. I to jest właśnie to przejście, o którym wam wtedy wspominałem. Engine must be up ahead somewhere. I think there's somebody inside here, Crash. Go check it out. No to co, idziemy do engine'a. What are you doing here? Get out of my special place! I haven't cleaned or shaved! You weren't supposed to see it like this! Engine, what are you even doing here? When Dr. Cortex escaped, he left me here. But I have brains!
and desires, and will not be ignored. I have been watching you and your delicious sister. Delicious? Precious! I meant precious! I'm gonna eat her. Watch! Watch bandicoots and collect information! Oh, you gotta be kidding me. And when Cortex is triumphant, I will be rewarded with glories and showers of presents like a million Kwanzas. And I, Engine, will be made king of Wumpa Island. I'm a be like Serpentor. Ugh, you're totally nuts. Punch him in the throat. Not my throat. I need that for swallowing. Guards! Take them out, Crash. No i teraz musimy wybić tutaj naszych minionków. Bo Engine w zasadzie nic nowego nie powiedział poza tym, że w jakiś dziwny sposób zaskoczył się, że Crash i Aku Aku wtargnęli na jego teren. Ale cutscenka, która przedstawiała tam Engine'a i Aku Aku i Crash'a była nawet spoko. Taka fajna czarno-biała, nawiązująca do starego, nie wiem, do starej myszki Mi. We gotta stop meeting like this, Engine. Wait, stop! Leave me alone! I am too pretty to be throat-punched! For I have been watching and studying you for a lonely year now, with only these idiot rats as company! That's not very nice, boss. Quiet, Tina! Or I shall give you the back of my missile! I'm only gonna say this once, Engine. Get off our island! I'm sorry, I'm not here to take your message right now. Please leave a message after the beep! Beep! I'm going! It was worth a shot. Let's see what Crunch and Coco are up to. Probably still stuck in their idiotic headsets. This is incredibastacular! I'm getting up to the minute weather reports! It's hot! And I'm attending a symposium on the effect of hungry, hungry hippos on children. Are they supposed to be doing that? Probably a feature. Don't worry about it. I feel funny. Not ha-ha funny neither. Fold your laundry! We've got to hurry back and help Coco and Crunch. Get moving, boy! Okej, okay, więc teraz tak. W dużym skrócie po tej cutscence, co mogliśmy przed chwilą zobaczyć, Aku Aku i Crash się mega striggerowali na Engine'a, że dalej przebywa na wyspie Wampa. No i niestety te okularki, które Crunch i Coco odebrali, zaczęły działać, przez co Crunch i Coco, można by powiedzieć, że teraz, no, nie zachowują się normalnie, ale o tym to się zaraz przekonamy. Nie, ale tak na serio, to po prostu musimy teraz dostać się z powrotem na wyspę Wampa, w dużym skrócie, ponieważ coś niedobrego się tam zaczyna dziać. I my zobaczymy, co to jest. No niestety z jednego Raticle będę musiał opuścić, bardzo mi przykro. Ponieważ przez to, że miałem dwóch tytanów naraz, to nie mogłem, że tak powiem, zejść na normalny, na nogi Crasha. Więc yeah. A my kontynuujemy dalej z naszym combo. O! Upgrade. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. I teraz mając combo 13, musimy z powrotem wrócić na wyspę Wampa. Dziwi mnie fakt, że nie straciłem żadnego punktu zdrowia. No, i teraz tutaj nam się sekcja odblokowuje. Tja, wy chyba wiecie, co to oznacza. Tak, musimy wrócić do Dominatora, ponieważ tam coś się ciekawego wyczyniło.
Chyba te całe okularki Cortexa, no troszeczkę wyszły za bardzo spod kontroli, co nie, Crunch? Co nie, Koko? Też tak myślę, kurde, też tak myślę, chłopcy i dziewczęta. A raczej chłopaku i dziewczyno. Touch my gizmo! It's fantaculous! Crunch! Come back! Koko i Crunch po prostu zdziczeli przez te okularki Cortexa. Widzicie, do czego to doszło? Taj, przy okazji się zamroziłem. Więc czas na walkę z pierwszym bossem, Koko! Crash, don't forget that you can use oxygen to freeze water at places like this. Jak widzicie, konfrontacja z Koko nie jest jakoś trudna. Po prostu kiedy trafimy ją piłką, to ona zacznie się palić. I tyle w zasadzie. I can't use my NV! Not fair! Hello? Coco! You're back to normal! The NV loaded you up with some sort of dark mojo. I could feel my brother's influence pervading you. Oh, but it was so cool! Are you sure it was nefarious? Oh yeah. You practically grew horns. Oh, fudge! Well, now I'm mad. The best gizmo in ages is evil. Crunch is still under the NV's control. We need to find where he's going. Relax, boys. I got a plan. I'll use the eye to hack into the villain's network. Just give me a sec. Think I've got something. There's a video posted in Cortex's blog. Cortex has a blog? Oh yeah, all the cool kids do it now. Well, they did 2 years ago, anyway. Really? I never heard of that. Yeah, big shock. Watch this. There was a piece of lettuce in the urinal. Who eats a sandwich while going to the bathroom? Seriously. Anywho, minions, I stand before you reborn. Renewed. Recommitted to evil. And I've made up with an old colleague. Join me in welcoming Nitrous Brio! Yes, it is I, Embryo! My name sounds like fetus. No doubt you all remember me as the creator of the Evolvo Ray. That was him? I thought Cortex did that. Of course it was me. I invented the Evolvo Ray and mutagenetic techniques still used by that treacherous Cortex today. I was in the first game! Lovely mutagen. So good. And I'm very happy to be back. Yes, it's been forever since we've done some old school evil. Oh, and I've got some old school evil in mind. Allow me to present the NV! That looks totally awesome. I designed it, and I want four of them. Best of all, with it I can create the most powerful mutants ever! And one's totally under my control. Watch. Totally cool, Nespa. Check this out. Cortex, what is the meaning of this? Release me immediately. I used to run this operation, and it's time I did again. Yes, go for it, Dr. Cortex. Eye of the Tiger. Hadouken! Paper covers rock, but paper can't stop rocks. It makes no sense! I will destroy you for this, Cortex. Your life is forfeit. Oh my, talk about a two-dimensional bad guy. Yes, I wrote that line earlier.
Look, it's nothing personal. I simply need a source of bad mojo to fuel the NV, and you're it. Embryo, I need you to keep the bandicoots busy. Use our secret plan. Yes, so secret it's not been invented yet. But wait, Cortex. How will we get these devices onto mutants' heads? Oh, that's the easy part. We'll give it to them. My sweet. Those envies could be sent all over the island by now. We need to find a way to take them out at the source. How do we do that? Well, I think I know someone we can ask. Ugh, I don't believe I'm gonna say this, but let's go talk to Nina. Coco! I think that NV gave you brain damage. Look, she'll be on the outs with Cortex after all her shenanigans. Face it, she's our only lead.